Hej, siema, witamy ponownie dzisiaj. Heavy Run Slide i kadencja 180. Cześć. Nie mamy butów, nie mamy sandałów na stoliku, mamy sól. Przemek, co to jest za sól? Po co ta sól? Do czego ona nam służy? To jest sól do regenerującej kąpieli solankowej dla sportowców, czyli możemy sobie wsypać taki kilogramowy woreczek lub kilka takich łopatek, które znajdują się w tym większym pojemniku i wygodnie przeleżeć w gorącej wannie z pół godzinki. Wszelkie mikrourazy i bóle i dolegliwości, ale zapasy. To, bo ja dzisiaj już wiem, o co chodzi w ogóle w solankach, tak. Ale niedawno jeszcze nie wiedziałem. Pisałem do Ciebie SMS-y, nawet pamiętasz. Więc powiedz, po co w ogóle taka kąpiel? No po prostu, żeby się ciało lepiej troszkę poczuło, prawda? Czasami jesteśmy przetrenowani, czujemy no zakwasy, bóle, mikrourazy i taka solanka zdecydowanie przyspiesza regenerację ciała. Czyli kiedy? Po treningu. Na wieczór, prawda? Przed pójściem do łóżka. Weźmiemy sobie taką kąpiel wieczorem, na jakąś, nie wiem, chyba godzinkę czy dwie przed snem. Nie będziemy spłukiwać tego prysznicem, tylko idziemy spać z tą jakąś tam cieniutką powłoką tej soli. Rano bierzemy prysznic. Tak, bo ona jeszcze działała przez noc, tak? Tak, dokładnie. I to jest bardzo przyjemne. Po takiej soli wiele osób mówi, że czuje się jakby byli po takim masażu wręcz. Ja też odczuwam podobne rezultaty. Ja to mogę potwierdzić, bo też od kilku miesięcy korzystam z solanki i faktycznie to poprawia regenerację mięśni ciała, więc to działa. Pytanie, jak taką solankę przygotować? Okej, 1 kg lub więcej. Ja zawsze stosuję kilogram na wannę, czyli standardowa wanna, nie wiem teraz ile wanny mają litrów. No to tak na oko, nie? No. Dokładnie. No do kąpieli. Nie trzeba tej wanny do samej góry napełniać, tylko na tyle, żebyśmy się mogli wykąpać. Tak, dokładnie. Ja zazwyczaj w tym siedzę po pas, całe nogi mam przykryte, najczęściej moje dolne ciało korzysta. Czyli ważne, żeby te części były po prostu zanurzone. Tak, dokładnie. Dokładnie. I wsypuję taki kilogram do ciepłej wody, wręcz gorącej i jak długo? Ja osobiście siedzę nawet do godziny, bo... Ale to jest chyba za długo trochę. No być może. W każdym razie ja włączam sobie laptopa z YouTube, jakieś tam fajne filmiki i zapominam, że czas leci, więc mi się to bardzo podoba, bardzo to lubię. Ale tak standardowo myślę, to pół godziny może. Myślę, że tak. Tutaj według ulotki jest 20 minut czasu. Dużo osób mówi, że nie umie wytrzymać nawet 20 minut, że to jest dla nich strasznie długo. Ja lubię gorące kąpiele i gorący klimat i mi w ogóle nie przeszkadza, kiedy się pocę, więc... Może ja łatwiej wytrzymuję w takiej gorącej kąpieli niż inne osoby. Było łatwiej, możemy sobie wziąć butelkę wody i w czasie tej kąpieli uzupełniać płyn, żeby się tam nie odwodnić. Tak, to jest zalecane, dokładnie. Chyba, że ktoś tam zbija wagę w jakimś tam celu. Natomiast tak, to trzeba uzupełniać płyn, wiadomo, bo tam dużo tego płynu tracimy. Dobra, dostępne mamy takie woreczki, 1 kilo, tak? W jakiej cenie? 10 zł. 10 zł i takie wiaderka, ile to jest? 49, 5 kilo. 5 kilo. Około 5 solanek. Dobra. Czym taka sól różni się od zwykłej soli, albo jakiejś soli iwonickiej na przykład, które dostępne są w aptece? To znaczy, ja nie jestem chemikiem ani ekspertem, więc nie będę udawał i wymyślał jakieś tutaj straszne odpowiedzi. Natomiast patrzę na tabelkę i widzę niesamowite jakieś tam składy magnezu, wapnia, sodu, chlorku jodkowe. Ja po prostu ufam, że to działa i nie jest to placebo, bo używam podobnych soli do robienia takich solankowych kąpieli od wielu lat już i z salką mam przyjemność od niedawna, więc powiem, że jest jeszcze lepsza niż te inne sole bocheńskie, które zazwyczaj w aptece kiedyś kupowałem, zostawia trochę mniejszy osad, mniejszą ilość osadu w wannie, ma taki troszkę minimalnie lepszy, przyjemniejszy zapach, więc... Czyli może nie mówimy tak, że te inne nie działają, tylko ta jest po prostu jakby przeznaczona typowo dla sportowców. Dla sportowców, no dokładnie, może rzeczywiście skład tej soli jest jakoś tam lepiej dopasowany, lepiej dobrany. Tam, taka podstawowa różnica, która jest dla mnie ważna, to jest cena, czy to jest atrakcyjnej cenie po prostu w porównaniu do tych soli, które możemy kupić w aptece. No tak. Więc to jest to, co mnie przekonuje, to ten salko. Zdaje się, że iwonickiej soli kilogram kosztuje około 17 zł w aptece. Tutaj mamy za 10 takich woreczek kilogramowych. Polecamy, dostępne u Ciebie na sklepie, na bieżąco, nie ma problemu. Nie ma problemu. Więc jeżeli ktoś chciałby się zregenerować, coś kogoś tam boli, gdzieś komuś coś strzyka, to może sobie taką solankę zafundować. Ja ten woreczek kradnę, biorę ze sobą i będę się solankował co niedługo. Wam też polecam. Super. No i to tyle. Jasne. Dzięki.
Solanka dobra rzecz.